Witam Państwa serdecznie. Została możliwość przedstawienia Państwu pracy Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, który tutaj reprezentuję, w ramach którego pracownicy przygotowali wniosek rzecznika, projekt wniosku o stwierdzenie konstytucyjności artykułu 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na wstępie w skrócie chciałam jakby przedstawić, tutaj są wszystkie uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, najważniejszym uprawnieniem jest zaznaczone czerwono żądanie złożenia wyjaśnień przez organ, który w ocenie rzecznika w jakiś sposób narusza przepisy ustawy. To jest skuteczny środek, ponieważ często takie sprawy kończą się udostępnieniem informacji po skierowaniu prośby o wyjaśnienia. Rzecznik ma także możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego oraz skargi do sądu administracyjnego, także sporadycznie z tej możliwości w zakresie spraw o dostęp do informacji publicznej korzysta. Poza tym bardzo ważnym uprawnieniem rzecznika jest skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i właśnie w tym, z tego uprawnienia skorzystał rzecznik, jeżeli chodzi o artykuł 54 ust. 2 ustawy o finansach. Tutaj pokrótce chciałam przedstawić Państwu przepisy, które regulują definicję informacji publicznej. I także skrócę to, ponieważ już jakby moi przedmówcy takie opracowanie przedstawili. Najważniejszy przepis jest artykuł 61 ust. 1 Konstytucji, który reguluje dostęp do informacji publicznej jako prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Dodatkowa definicja została zamieszczona w artykule 1 ustawy, który mówi, że każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną. W swoim wniosku, który właśnie przedstawiam, rzecznik podkreślił, że nie można stosować tej definicji ustawowej tak, żeby zawężać pojęcie informacji publicznej zawarte w artykule 61 Konstytucji. Mamy też katalog przykładowy informacji i dokumentów stanowiących informację publiczną, został zamieszczony w artykule 6 ustawy. Ponadto szereg ograniczeń, które już szczegółowo przedstawił dr Sibiga, czyli po pierwsze z artykułu 5 ustawy wynikające ograniczenie ze względu na informację niejawną oraz inne tajemnice ustawowo chronione. Ponadto może być ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy. Dodatkowo artykuł 1 ust. 2 mówi o możliwości, o tym, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienny zasady i tryb dostępu do informacji. I takim przykładem takiej ustawy jest prawo ochrony środowiska. Z całkiem innym ograniczeniem jest informacja przetworzona, to też może być przedstawiane. Z całkiem innym jakby ograniczeniem dostępu do informacji mamy do czynienia w przypadku artykułu 284 ust. 2 ustawy. Zgodnie z ustępem 1 plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania tego planu audytu stanowią informację publiczną. Z kolei ust. 2 mówi, że wszelkie inne, czyli te informacje nie stanowią inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. Pozwolę sobie tak pokrótce przedstawić, czym jest audyt wewnętrzny. Jest to taki ogół działań, który obejmuje niezależne badanie jakby systemu zarządzania danej jednostki. Jest to taka kontrola w jednostce, głównie pod względem finansowym. Autor tworzy taką niezależną ocenę, którą jakby celem jest usprawnienie funkcjonowania danej jednostki. Ustawa o finansach publicznych wymienia jednostki, w których audyt jest obowiązkowy. Poza tym dokładne sporządzenie dokumentacji przez audytora w trakcie jego pracy zostało uregulowane rozporządzeniem. W ocenie rzecznika, i to zostało przedstawione w naszym wniosku, w wniosku rzecznika, ta ustawa nie ustanowiła innego trybu i zasad, co umożliwia artykuł 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznych, ale wyłączyła dostęp do tych dokumentów.
może jakby mamy możliwość dostępu do planu audytu i sprowadzenia z wykonania tego planu, jednakże jak się Państwo domyślają, tam nie są zawarte najważniejsze informacje i wnioski audytora przeprowadzonej w pracy. Najważniejszym takim dokumentem będzie na przykład sprowadzenie z wykonania, sprowadzenie z wykonania pracy, czyli wystawienie wniosków audytora. W ocenie rzecznika mamy tutaj do czynienia z możliwością, że ten przepis artykułu 284 ust. 2 ingeruje w samą istotę prawa do informacji publicznej, gdyż nie ogranicza, ale wyłącza, a regulacja artykułu 31 ust. 3 w związku z artykułem 61 ust. 3 Konstytucji umożliwia jedynie ograniczenie dostępu z uwagi na jakieś przesłanki, a nie całkowite wyłączenie. Trzy wyroki sądów administracyjnych w momencie, kiedy rzecznik składał swój wniosek, były dostępne, dotyczące właśnie przepisu artykułu 284 ust. 2. Ważny jest przepis, jest wyrok sądu w Poznaniu, w którym WSA stwierdził, że ten przepis artykułu 284 jest bardzo ważny, gdyż gdyby tego przepisu ustępu pierwszego nie było, to zdaniem sądu żadne dokumenty wytworzone przez audytora nie byłyby informacją publiczną. Zostało podniesione, że praca audytora jest taką wewnętrzną, roboczą pracą i z tego względu wyniki tego, co on jakby w ramach tej pracy sporządza, nie są informacją publiczną, a dzięki temu, że wprowadziliśmy przepis ustępu pierwszego, ten audyt oraz sprawozdanie z wykonania audytu mogą być udostępnione. Z tym rzecznik nie mógł się zgodzić, ponieważ audytor nie tworzy jakichś roboczych notatek, tylko dokumentacja i ta dokumentacja została dokładnie wyszczególniona w rozporządzeniu, więc są to dokumenty, które spełniają definicję dokumentów też zawartą w ustawie, więc jak najbardziej należy stwierdzić, że to, co tworzy audytor, jest informacją publiczną, a nie jest udostępniane tylko z uwagi na uregulowanie artykułu 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Należy podkreślić, że w poprzedniej obowiązującej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawie o finansach publicznych, przepisu takiego jak artykuł 284 nie było. To znaczy, że na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy wszelkie dostępne, wytworzone przez audytora dokumenty stanowiły informację publiczną. Mimo, że to wyłączenie dostępu do informacji stanowi dość wyraźną ingerencję w prawo do informacji i naruszenie ingerencję w prawa i wolności człowieka, w uzasadnieniu do ustawy nie znalazły się jakby cel i uzasadnienie zamieszczenia takiego wyłączenia w ustawie. W tych trzech wyrokach sądów administracyjnych został podany taki cel. Według sądów takim celem było jakby ochrona pracy audytora, tego, aby jego praca była rzetelniejsza i bardziej, żeby nie obawiał się tego, że jeżeli jakieś wnioski zamieści w swoich wynikach pracy, to będą one opublicznione i żeby to jakby nie ograniczało jego pracy i jego swobody pracy. W ocenie rzecznika taki cel nie został osiągnięty. Jest to nieproporcjonalne ograniczenie, gdyż audytor ma, ustawodawca ma szereg innych możliwości, aby ten cel rzetelności pracy autora osiągnąć. Zdecydowanie takim środkiem jest i stosowanym przez ustawodawcę jest zapewnienie niezależności audytora, który nie może obawiać się o swoje zatrudnienie i jakby, gdy jakieś wnioski ze swojej pracy tworzy. Poza tym na pewno można rozważyć czasowe ograniczenie dostępu do dokumentów na czas przeprowadzania kontroli, gdyż wiadomo, że w trakcie kontroli jakieś różne koncepcje są rozważane, a ostateczny kształt tworzy się po zakończeniu tej kontroli i na pewno takie ograniczenie czasowe może być rozważone przez ustawodawcę i ono byłoby na pewno proporcjonalne w przeciwieństwie do obecnej regulacji. Poza tym także inne możliwości już ustawodawca ma, czyli ograniczenie ze względu na prywatność, tajemnicy przedsiębiorcy, czy przepisy informacji niejawnej, które wprowadzają możliwość zadania klauzuli, których wprowadzenie jest weryfikowane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnej. Konkludując, informacja jakby
dokumenty wymienione w artykule 284 ust. 2 mieszczą się w definicji konstytucyjnej informacji publicznej i w ocenie rzecznika jest możliwość ograniczenia dostępu do tych dokumentów, jednakże nie ma możliwości całkowitego wyłączenia dostępu do dokumentów i z tego powodu został zaskarżony ten przepis do Trybunału. Aktualnie czekamy na wyznaczenie rozprawy przez Trybunał. Sprawa jest rozpatrywana procedurą K14/13. Do tej pory wpłynęło stanowisko prokuratora generalnego, który poparł stanowisko rzecznika. Dziękuję uprzejmie.